Witam Państwa bardzo serdecznie. Gościem dzisiejszego spotkania jest ojciec profesor Stanisław Ziemiański, jezuita, wybitny polski filozof, teolog, znawca muzyki, twórca, kompozytor muzyki kościelnej, no i przede wszystkim nasz opiekun, nasz kolega z Instytutu Filozofii Akademii Ignacjanum w Krakowie. Witam ojca bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Ojcze profesorze, to może rozpocznijmy to nasze spotkanie, cofając się wiele lat wstecz, kiedy ojciec profesor wstąpił do zakonu jezuitów i kiedy, tak mi się wydaje, stanął przed wyborem studiów, w co pójść. Dlaczego właśnie filozofia? Co ojca skłoniło właśnie do tego, żeby zająć się tą dziedziną wiedzy? Prawdę mówiąc, to inicjatywa nie wyszła ode mnie, tylko od przełożonych, bo ja tak sobie marzyłem, że będę robił jakieś studia socjologiczne, o społecznościach, może trochę z polityki, to były czasy powojenne, ale przełożeni powiedzieli, potrzeba nam filozofa, idź na studia filozoficzne. I najpierw próbowałem się dostać na UJ. Złożyłem papiery, miałem już podejść do egzaminu. Po południu telefon, że proszę przyjść do sekretariatu UJ-u, filozofii, bo tam jeszcze brakuje jakichś dokumentów. Poszedłem, zastałem dwóch smutnych panów, którzy mnie wzięli pod ramiona i zaprowadzili mnie na Plac Szczepański do UB, na któreś tam wysokie piętro, no i maglowali mnie, co ja mam robić, co ja chcę robić, a co koledzy robią i tak dalej. No więc, ale ja się na żadnego TW wtedy nie zgodziłem, ale trochę mi to popsuli, mi całą sprawę. Prawdopodobnie też dali znać na UJ. No więc egzamin zdałem, ale napisane było, że z powodu braku miejsca nie przyjęty. No więc wycofałem papiery i zgłosiłem się na KUL. Także troszeczkę tak z zaskoczenia. No i na KUL-u przyszedłem tam, ojciec Krąpiec też zrobił ze mną egzamin. Nie wierzył w naszą filozofię tutaj krakowską. A dlaczego? No bo nasza filozofia według niego była zbyt esencjalistyczna, a jego była egzystencjalistyczna, czyli tomis egzystencjalny. Więc zrobił ze mną egzamin, ten egzamin jakoś tam przeszedłem, więc przyjął mnie. Jak wspominał ojciec profesor te studia na KUL-u? Kto wywarł na ojcu profesorze największy wpływ? Myślę, że największy wpływ od strony takiej metodologicznej to ksiądz Kamiński. U niego chodziłem na wykłady, zdawałem. To też nie było łatwe, bo on miał taką dziwną metodę, że robił grupę i wszystkich razem pytał, ale dawał notę według tego, kto był najlepszy lub najgorszy. Czyli czasami cała grupa przepadała albo cała grupa zdawała. Także przed takim egzaminem musiała być pewnego rodzaju licytacja, żeby się dobrać, żeby przez kogoś tam nie przepaść. Ale zdałem. Pamiętam, że miałem coś na temat analizy, co to jest analiza, więc jakoś to wybrnąłem. Nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba, że analiza to jest jakieś porównanie danego materiału z jakimś systemem i albo ten materiał będzie się mieścił w nim, albo się nie będzie mieścił. I mamy dwa wyjścia wtedy, albo zmodyfikować system, albo twierdzić, że ten fakt pewnie był niedobrze poznany. Ojcze profesorze, na KUL-u z pewnością ojciec profesor spotkał się z Karolem Wojtyłą. Jakie to były spotkania? Chodziłem na jego wykłady z wybranych zagadnień z etyki. No, nie były to jakieś rewelacyjne wykłady, bo ja już etykę wcześniej znałem z innych i z teologii moralnej, i z filozofii tutaj ojca Ślipki. Także to dla mnie nie była jakaś rewelacja. Myślę, że to połączenie tomizmu i fenomenologii, to była jakaś wartość tych wykładów. Że zwłaszcza z działania wnioskowanie o podmiocie. No więc to była taka nowa jakby rzecz dla mnie wtedy. Mam to gdzieś tam jego podpis w indeksie, że zaliczyłem. Nie zdawałem, tylko zaliczałem.
To były takie wykłady właściwie dobrowolne, uzupełniające. Ale chodziłem na nie. Wspomniał ojciec profesor, że duży wpływ wywarł na niego ksiądz profesor Kamiński, ale to jednak u ojca Krąbca zdecydował się ksiądz profesor pisać pracę doktorską. Pisałem pod nim pracę i magisterską, i doktorską, ale on raczej blokował mi pewne rzeczy, zwłaszcza sprawę ruchu lokalnego, ponieważ ja miałem odrębne poglądy od niego. Więc chciałem opublikować artykuł w ATK w Warszawie, więc odradzał mi, że to nie tą drogą, nie tak, ale ja się uparłem i opublikowałem. Potem miałem drugi raz też takie, może mało przyjemne z nim spięcie, mianowicie chciałem w encyklopedii też opublikować hasło o ruchu lokalnym. No więc mówili, poczekamy, jeszcze nie, tam redakcja się zastanawia. Potem przyszedł już ten tom na R. Powiedzieli, no nie będzie, bo ktoś inny napisał już to hasło, ale my możemy opublikować w naszym roczniku, jeżeli ksiądz sobie życzy. Ja odpowiedziałem, że dziękuję, my mamy swój rocznik i tam opublikuję, więc niepotrzebna mi już jest. Czyli właściwie od samego początku różniliście się z ojcem Krąbcem. Oczywiście. Ale współpracowaliście ze sobą. Nie no, to on mi zawsze mówił kolego i owszem, współpracowaliśmy, ale duże różnice były. Ja napisałem w tym artykule, nasi mentorzy, taki był tutaj u nas opublikowany z tej konferencji, to dałem cały taki rozkład jazdy, protokół rozbieżności. Co ojciec Krąbiec, co ja. Więc jest cała strona jedna protokołu rozbieżności. Tak, ale to by świadczyło o tym, że ojciec już poszedł na KUL jako filozof uformowany ze swoimi poglądami, to znaczy, że gdzieś te poglądy się uformowały wcześniej, czyli gdzieś ten mistrz był tu wcześniej. Słusznie. Takim moim mistrzem był ojciec Markucki, który studiował w Rzymie i pisał o świętym Tomaszu i też o ruchu, ale ja się z tym jego ujęciem nie zgadzałem. Ale jeszcze był taki ojciec Dorda, który był bardziej takim samoukiem filozoficznym, ale genialnym. I on dla mnie był wzorem takiej wścibskości filozoficznej, że potrafił odkrywać pewne nowe aspekty, zwłaszcza w teorii względności. On tam ma duże zasługi, mało doceniane, ale to był naprawdę człowiek bardzo inteligentny i taki... Akrywia jego ta mnie fascynowała. Także od niego miałem dużo takich motywów, pomysłów, które sobie rozwijałem. A to zainteresowanie naukami przyrodniczymi, te teorie przyrodnicze skąd? Właśnie od ojca Dordy, ponieważ on był w Chirowie rektorem i wykładał fizykę i matematykę. Oczywiście matematykę wykładał tak, że prawą ręką pisał na tablicy, lewą ścierał, myśmy nic z tego nie wiedzieli. No ale on mówił, że wszystko jasne przecież. No to był geniusz. Więc i on wykładał przyrodę i matematykę. I jeszcze astronomią się interesował. Także od niego mam to zainteresowanie przyrodą i naukami przyrodniczymi. Po studiach na KUL-u ojciec profesor powrócił tutaj do Krakowa i rozpoczął pracę dydaktyczną ze studentami. Jak ojciec wspomina ten czas? To znaczy, najpierw trzeba uściślić, co to znaczy po studiach na KUL-u. Po obronie doktoratu. A no to było jeszcze tak. Zanim zrobiłem doktorat, oczywiście tam magisterium zrobiłem. Chociaż myśmy też mieli coś takiego jak magisterium u nas, ale to było nowe magisterium. Z tym, że ja jeździłem tam pociągiem nocnym, i chodziłem na wykłady i na seminaria ojca Krąbca i równocześnie tutaj miałem wykłady. Miałem wykłady u Paulinów, miałem wykłady na tak zwanym MWiK-u, czyli dla sióstr zakonnych. I miałem wykłady dzienne i zaoczne. I wszystko razem tego było bardzo dużo. No, także równocześnie robiłem tam studia i równocześnie już tutaj wykładałem. Tak, ojcze, a jakie tu środowisko było? Bo no, ojciec jest kojarzony, kiedyś ojciec Darowski zdefiniował ten tomizm, który tutaj jest uprawiany jako tomizm w wersji
esencjalnej, prawda, i siebie zaliczał do tego atomizmu, ojca i ojca Lenartowicza. Jak ojciec swoje miejsce widzi w obrębie tego, tej trójcy, prawda, i tego atomizmu esencjalnego, który ojciec Darowski wskazał? Czy ojciec się zgadza z tym? Nie całkiem się zgadzam, dlatego że to jest taka metka przypinana nam, że my jesteśmy esencjaliści, ale myśmy przecież byli realistami, więc filozofia nasza się koncentrowała na istniejącym bycie, a nie na jakichś formalnych tylko jakichś strukturach, tak jak na przykład w Warszawie. Filozofia formalna, gdzieś jakieś tam słowo i teraz obracanie tym słowem przed, za, pomiędzy i takie różne relacje. To ta metafizyka formalna. Nie. Myśmy się zajmowali rzeczywistością. Nawet z przewagą rzeczywistości, a z niedocenianiem historii filozofii. Nawet napisałem kiedyś taki artykuł, co jest pierwsze, czy historia filozofii, czy sama filozofia. I moja opcja była, że sama filozofia i sama rzeczywistość, a historia jest jako pomoc, żeby się orientować, kto co powiedział, jakie błędy ewentualnie popełnił i czego trzeba unikać. Albo jakieś inspiracje, ale nie jako pierwotne źródło. Mhm. I tutaj myślę, że nawiązywałem do Suareza tym razem, który też był posądzany o esencjalizm, ale on twierdził w swojej tych disputationes metafizyce, że sama esencja, jeżeli nie istnieje, to jest niczym. Czyli nie był, można powiedzieć, platonikiem, tylko był egzystencjalistą. Z tym, że definiował byt, czyli realną istotę, ale zawsze z istnieniem razem, jeżeli działa lub jest podatna na działanie, czyli reaguje na działanie, to wtedy jest rzeczywistym bytem. To nie jest esencjalizm, bo on tylko mówi tak, że my pomijamy istnienie, ponieważ ono nie wnosi nam jakiejś nowej treści, dlatego się skupiamy na istotach, bo one mają swoją bogatą treść, można ją analizować, ale to nie znaczy, że my zaprzeczamy istnieniu. My tylko je pomijamy, ale wiedząc o tym, że byty istnieją, a istnieją wtedy, gdy działają lub podlegają działaniu. Czyli ojciec siebie uznaje za tomistę egzystencjalnego. Oczywiście, tak. Czyli to, co było mówione, że to jest tomizm esencjalny, to do ojca nie pasuje. Nie pasuje. Ojcze, a tak bardziej przedwstępnie, jeśli tak można powiedzieć, czym dla ojca w ogóle jest filozofia? No, ja uważam, że filozofia jest taką nauką podstawową, która buduje pewne fundamenty ogólne, na których potem można już jakby instalować inne nauki szczegółowe. One nie muszą się tym zajmować. Ktoś się musi zajmować tymi najogólniejszymi prawami. Nauki przyrodnicze nie muszą stwierdzać, czy byty istnieją, czy nie. Nie muszą stwierdzać, czy są wielorakie, czy jednostkowe, czy ogólne, czy szczegółowe. Nie muszą. Więc filozofia się zajmuje tymi fundamentalnymi zasadami, i one mogą być potem przez nauki szczegółowe wyzyskane lub nie, ale są ważne. A czy ona jest genetycznie pierwsza w takim razie? Gdybyśmy, oczywiście nie pytam o historię, o dzieje, tylko pytam o takie rozumienie, usytuowanie filozofii, no bo z drugiej strony ojciec opowiada się za filozofią scjentystyczną, czyli tak, jakby taką filozofią, która bierze pod uwagę wyniki nauk szczegółowych. Tak. Więc w jakim sensie metafizyka, załóżmy, czy jakaś filozofia, powiedzmy, załóżmy, że to będzie metafizyka, byłaby filozofią pierwszą. Czy ona w ogóle może być wtedy filozofią pierwszą? Czy tylko jest jakby myślą, czy filozofią najogólniejszą, czy pewną nauką najogólniejszą? W mojej metodzie filozoficznej jest podkreślana abstrakcja, tak zwana abstrakcja metafizyczna, czyli najbardziej uogólniająca. Czyli nie przyjmuję tego, co ojciec Krąpiec stwierdził, że to jest separacja, z tym polemizowałem, tylko abstrakcja. A abstrakcja bierze się nie z powietrza, czyli nie z jakichś aprioryczych form, ani nie żadnych idei platońskich, tylko z tej rzeczywistości.
I czyli rzeczywistość jest pierwsza i z niej dopiero się wydobywa filozofia i metafizyka.